dobry, witamy Państwa serdecznie. Aneta Knop, Mariusz Dąbrowski, Magavena, witamy serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, od dwóch tygodni sprzedajemy caruszkę. Nie mamy jeszcze feedbacku od Państwa, bo to jest trochę za wcześnie. 10 dni to jest troszeczkę za wcześnie, ale mam nadzieję, że spoglądacie Państwo na wszystkie komentarze czy opinie przy preparatach, które są dostępne na, na stronie Magavena. A te opinie są naprawdę zaskakujące, i przyrzekam, że nie usuwam żadnych opinii. Są dwie opinie, które jeszcze wiszą, ze względu na to, w sensie wiszą, nie są udostępnione, ale ze względu na to, że są to opinie, które mówią: yy, zażywam preparat do dwóch dni, jeszcze nic się nie dzieje. Tak Dla mnie. Czekamy na... Dla mnie to jest taka trochę dziwna opinia, że jeszcze jakby ktoś nie zaczął mhm. stosować, a, a już pisze opinię, tak? Bardzo prosimy o rzeczowe, merytoryczne Wasze zdanie na temat wszelkich preparatów, które są na stronie Magawena. Anetko, witam cię serdecznie. No, witam. Jak tam Twoja twarz po ceruszce, powiedz mi. No powiem tak. Ja caruszkę miałam okazję przetestować na bardzo dużym słońcu, na bardzo dużych upałach, na wakacjach. Jak chyba było widać dużą opaleniznę, choć, która już troszeczkę chyba się przy naszym tym polskim delikatnym słońcu i chłodzie delikatnie wyrównuje. Mogę szczerze powiedzieć, że yy, chyba będę należała do grona pacjentów, klient, przepraszam, klientów, yy, którzy będą długoterminowo z przyjemnością stosowali caruszkę. Dla mnie yy, pierwszy preparat, jaki ja poznałam, a testowałam ich mnóstwo, bo się muszę przyznać, że należę do grupy osób, które od wczesnego okresu dzieciństwa walczyły z trądzikiem, bo miałam cerę mocno trądzikową, wręcz taką zapalną. I te zmiany już się bardzo ładnie zaczęły łagodzić gdzieś w, tak w okresie studiów. Oczywiście była wprowadzona też dieta, bardzo dużej, dużo zmian y, myślenia. Y, bo chcę Państwu też powiedzieć, że, że praca nad sobą to nie tylko świetny produkt. Mhm. Tylko praca ze sobą, ze zdrowiem to jest bardzo długi proces. Trzeba je litać, luzować, trzeba je naprawić, popracować z probiotykami, powyciszyć stany zapalne, zmienić sposób żywienia, odkryć siebie, co działa, co nie działa, popracować z własną psychiką, yy, zmienić nastawienie na te właściwe to jest, to jest cały proces i ta cara mi się poprawiła, ale miałam yy, pewnie też, Mariuszu, pamiętasz. Gdzieś tam na początku przy współpracy miałam bardzo dużo blizn potrodzikowych, bardzo nierówną cerę. Lubiłam się wtedy dużo więcej jakby zamaskować, umalować. I tak wydawało mi się, że, że z tym się nic nie da zrobić. Przez lata szukałam ciekawych produktów. Testowałam, nie będę promować żadnych tutaj nazw, ale testowałam bardzo duże duże nazwiska, jeśli chodzi o, o produkty na, na cerę i one faktycznie czasami tak miały, że troszkę pomogły, ale to było takie troszkę, takie troszkę i jak pracowałam z, ze specjalistami z własną cerą, wiele osób mówiło, to taka uroda, że ta cera musi być tłusta, że te pory skórne muszą być powiększone, że te wypryski do końca życia się będą pojawiać, że jeśli się miało trądzik w okresie młodzieńczym i się ma tam pewne cechy, E, takie e, swojego zdrowia, to można się spodziewać trądziku różowatego i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jak widać e, specjaliści się mylili. Jak widać specjaliści, to są ludzie, którzy mają wiedzę, ale mają każdy specjalista mhm. ma swój zakres wiedzy i faktycznie dobrze jest poszukiwać. I e, przy caruszce zauważyłam, że mogłam zrezygnować z podkładu, z pudru. Mogę się, mogę się czuć czuję się bardzo dobrze z moją cerą, bo zmniejszyły się pory skórne, wypryski one czasami się gdzieś tam pojawiają, ale zauważyłam ciekawą rzecz. Wiele kobiet i moje drogie panie, wy mi to pewnie potwierdzicie. Jest coś takiego, że jak jest cały ten okres hormonalny kobiet to parę dni przed miesiączką zazwyczaj ta cera się bardziej przytłuszcza, to pewnie u niektórych typu kobiet tak jest i pojawiają się jakieś wypryski, różne takie rzeczy, które, których nie lubimy. Zauważyłam, że przy caruszce tego nie mam. Nie mówię nic, że caruszka wpływa na jakiko w jakikolwiek sposób na łagodzenie stanów hormonalnych. Mhm. To bym bardziej powiedziała, że może, możemy się takich, takich fajnych korzyści spodziewać bardziej przy stosowaniu X. -a. Mhm. Bo humol faktycznie u mnie, i u w przypadkach, które ja znam, w tych przypadkach złagodził, złagodził takie, takie ostre zmiany hormonalne, bolesną miesiączkę. Złagodził. Jest, jest, są takie faktycznie opinie, i faktycznie są panie, które mówią, że, że ten X jest świetny. Więc nie, caruszka jakby nie mam wiedzy na ten temat, ale coś się stało z moją skórą, że jakby nie reaguje ona hormonalnie. Na, na miesiączkę, na okres, I, i, i to już sprawdziłam. No, testuję troszeczkę dłużej ten produkt i sprawdziłam, że faktycznie tak jest, że, że ta, ta, ta skóra moja w całym okresie jest jakby ujednolicona. Nie mam tych momentów przetłuszczania się i przesuszania się, także to jest ciekawa rzecz. I moi znajomi mówią: Słuchaj, świetnie wygląda, że jesteś wypoczęta, chyba. Chyba jakby kojarzą, kojarzą lekką zmianę wyglądu twarzy z różnymi innymi czynnikami, a to tylko po prostu caruszka. I przyznaje się, że, że oprócz, e, e, znaczy oprócz, przyznaje się, że stosuje w zasadzie tylko caruszkę. żadnego kremu, żadnych toników, żadnych e, i peeling. Stosuję peeling, peeling stosuję dwa razy w tygodniu. Zauważyłam, że, że jest to też potrzebne. Bo odsłania się, czy na skórek zostaje zuszczony i lepiej się wchłania caruszka. I też należy do grupy testerów, która na początku miała lekkie uczucie napięcia nawet szczypania, a teraz już nie. Także jakby ta cera się wygoiła, może się zregenerowała, i w tej chwili stosuję caruszkę, i bardzo przyjemnie mi się ją stosuje, aczkolwiek ja lubię ten efekt lekkiego liftingu. Moje doświadczenie jest takie. Zadziałało na moją skórę łagodząco, spowodowało, że zmiany trądzikowe czy drobne wypryski poznikały, wysuszyły się, rzadziej pojawiają się nowe, zmniejszyły mi się pory skórne i skóra faktycznie mi się troszeczkę odmłodziła. Mogę zrezygnować z, z, mek, z makijażu. To jest bardzo fajna rzecz. To oto caruszka w pudełeczku. Ja tylko się ciebie zapytam. Mhm. My żeśmy się dzisiaj spotkali z jednym z naszych testerów, tak. I to było dziwne, bo ja zauważyłem od razu zmianę na jego twarzy. Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo no nie wiem, ile on stosuje z miesiąc czasu. Mieś będzie troszeczkę miesiąc i tydzień, albo miesiąc. Mniej albo więcej, miesiąc, tak. nie? I troszeczkę tak. Mhm. Bardzo ciekawa rzecz się zadziała, ponieważ w zasadzie yy, w prezencie dostała caruszkę jego żona, mhm. a on jej podbiera. Tak. tak także... Żony żeśmy dzisiaj nie widzieli, co prawda, ale żeśmy widzieli. Widzieli Widzieliśmy kolegę. Kolegę, i... tak. Znajomi jemu mówią, że jest po wakacjach wypoczęty. Także proszę Państwa, można mieć wypoczętą twarz jak po wakacjach, odmłodzoną. E... Ja przyznam, wakacje. tak, ja po raz kolejny mówię, że mi jak na razie wygasła alergia. To co Ty mhm. mówisz, nie wiadomo co się z tą skórą stało. Reguluje się jakby jej, nie ma takich. Z, u mnie nie ma tych reakcji na zmiany hormonalne po prostu. No właśnie, a mhm. u mnie nie ma reakcji na, na zmiany alergiczne. Mhm. Przynajmniej nie wiem, czy alergia mhm. zniknęła, czy nie, ale ona się objawiała, objawiała tym, że, że były czerwone plamy mhm. na skórze twarzy, tak? Może się skóra zahartowała? Może, chociaż powiem ci, że mhm. kiedyś, lata temu 4-5 mhm. lat temu Robiłem sobie badania wymazowe na tą skórę. Mm -hmm. Łupież i skóra twarzy, tutaj. Mm -hmm. I w badaniach wymazowych, na, przy namnażaniu, wyszedł mi gronkowiec złocisty. Mm -hmm. Nie wiem, czy gronkowiec się objawia w ten sposób, lub też czy tylko w ten sposób. Mm -hmm. Być może kiedyś się w szpitalu jakimś tam zaraziłem, tak? Najczęściej. I nie jestem w stanie w tym momencie tego określić, czy caruszka zadziałała na gronkowca czy na to uczulenie? Nie potrafię tego zdiagnozować. Musiałbym mm -hmm. chyba przeprowadzić jeszcze raz te badania, zobaczyć, czy teraz również występuje gronkowiec, tak? Mm -hmm. Może dla osób, które oglądają nas dzisiaj pierwszy raz, podpowiem, co robi Czaruszka. Jest to czysty ekstrakt roślinny. Triterpeny roślinne. Tak, triterpeny roślinne. I główne, te, te naj, najbardziej główne triterpeny mają działanie um, regenerujące, odnawiające naskórek. Czyli jeżeli ktoś ma dużo martwego naskórka, to może się chwilowo pojawić złuszczenie, dlatego polecamy peeling, żeby po prostu usunąć tą skórę, a nie powodować, że caruszka to robi. Caruszka dzięki tym triterpenom, które wnikają w głąb skóry, dlatego ta skóra pracuje, czujemy, że się lekko napina, ona stymuluje naszą skórę do, do tego, żeby nasza skóra wytworzyła włókna kolagenowe i elastynowe. Tak po Bo prostu ona działa, działa w, ten, w, tym, w, tym, w tym obszarze tłuszczowym skóry. Głęboko tak. Wnika, tak. Bo jest hydrofobowa, czyli nie, nie łączy się z wodą, tylko działa na, na bazie tłuszczów, tak? W naszej tak, skórze. Dlatego możemy się spodziewać wykładzenia zmarszczek, i to widać. To faktycznie, to faktycznie widać. Ja też jakieś tam jeszcze zmarszczki mimiczne mam, ale one są płytsze. Także, proszę Państwa, też nie, nie oczekujmy, nie wiem, że mam lwią zmarszkę od wielu lat i, i ona faktycznie zmniejsza, ale jest. Także, mhm. żebyśmy tutaj byli realistami. Zmniejsza pory skórne, oczyszcza, oczyszcza te pory skórne, zmniejsza te pory skórne i mamy. Też takie informacje, że dobrze, ale te, poczekamy, poczekamy dłużej na te informacje, bo jeszcze zobaczymy co się będzie działo. Wiemy, że kilka, kilku testerów zgłosiło, że zmniejszyły się zmiany bielactwa. Poczekamy jeszcze na to. Zobaczymy, czy na przykład przy niestosowaniu, czy to wróci, czy to będzie stałe. Także taki, Poczekamy na koniec wakacji, bo tak, to zazwyczaj to, przy, przy dużym słońcu najbardziej przy, przy słońcu wychodzi. Tak. Ale ja już zauważyłam bardzo fajną rzecz. E, to teraz e, i to widzicie Państwo mnie bez, specjalnie bez, bez pudru dzisiaj. E, ja miałam dosyć duże plany słoneczne, tak zwaną mhm. ostudę, i ona nawet chyba jeszcze gdzieś będzie mocno widoczna na poprzednich odcinkach. Myślę, że tak, jakbyście jeżeli jesteście państwo spostrzegawczy, to chyba myślę, że mogliście to zauważyć, a faktycznie nie mam ostudy. A byłam na wakacjach, na bardzo ostrym słońcu, opalałam się bardzo dużo, bo kocham słońce i lubię się poopalać. Oczywiście aktywnie lubię się opalać i i używałam caruszki właśnie na taką opaloną skórę, żadnych, nie zauważałam negatywnej reakcji, wręcz łagodziłam sobie, w pewnym momencie miałam troszeczkę yy, poparzoną. poparzoną tą skórę i zauważyłam, że za wyłagodziło mi te stany, ale miałam caruszkę wymieszaną z ksantochumolem. Także ja mieszam caruszkę z ksantochumolem, proszę Państwa, i wyłagodziło mi to oparzone uda i oparzone ramiona. Na drugi dzień ta skóra była dużo przyjemniejsza, nie czułam żadnego, żadnego efektu poparzenia, także możecie sobie to w ten sposób testować. Faktycznie kolor skóry się rozjaśnia na twarzy. Jest, jest ta cera, wygląda dużo, dużo młodziej. I, czyli, czyli mamy działanie pro-stymulujące, wytwarzanie włókien kolagenowych, elastynowych. Zachęcam do tego, żeby do diety, proszę Państwa, dołożyć witaminkę C, bo ona jest istotna, żeby nasza skóra wytwarzała kolagen, elastynę. Skomentuję jeden komentarz. Ktoś kiedyś podpowiadał, że zapewne mamy w tym preparacie witaminę C. Nie ma. Nie ma tu witaminy C. Nie, tu są absolutnie nie ma. są czyste triterpeny. Roślinne. Ja zachęcam do tego, żeby spożywać witaminę C i poprzez jelita, poprzez naturalne procesy regeneracji skóry, po prostu powodować wytwarzanie kolagenu i elastyny, Czyli mamy wpływ na jędrność skóry, na jej strukturę, na zagęszczenie i jeżeli struktura się wytwarza gęsta, to ta skóra się ujędrnia. Jeżeli ktoś, proszę Państwa, będzie testował na celulit, to. Podejrzewam, że ta skóra się wygładzi, będzie, czy na przykład y, rozstępy skórne, y, czyli w, wszelkie miejsca, gdzie są jakieś takie rany, dro, drobne ranki, wypryski, czy, czy na przykład blizny, w jakikolwiek sposób została uszkodzona struktura skóry, to właśnie bardzo fajnie poprawia tą strukturę skóry. Przy okazji zwęża pory skórne, y, działa normalizująco. Łagodząco, aczkolwiek troszeczkę może poszczypać i troszeczkę może, może napinać, jest to naturalna cecha produktu. Zazwyczaj po kilku dniach się zmniejsza. To takim ogółem mówię, co to jest za produkt. Także odmładzający, regenerujący, przeciwzmarszczkowy, w pełni naturalny, można go spożyć, nic złego się nie wydarzy. Smak jest słodki, także można to spożywać, ale po co. Ale jeszcze nie wiemy. Ale jeszcze nie wiemy. Są badania też y, prowadzone takie... Y, Jaki ma wpływ na, na komórki wewnątrz. Wewnątrz? Organizm, na razie, na razie. Wiemy że, wiemy, że jest efekt przeciwzapalny przy tym produkcie. Tak. To też jest efekt przeciwzapalny. Y, myślę, że chyba opowiedziałam o wszystkich cechach. Sobie popatrzę, bo tutaj to, mamy to opisane. To, co testujemy w tym momencie, to... Wszelkiego rodzaju latające stworzenia, które potrafią człowieka ukąsić i ugryźć, jakby mają awersję do tego preparatu, tak? tak? To też y, wynika jakby z naszych obserwacji i, i z obserwacji mhm. naszych testerów, że y, wszelkiego rodzaju komary, meszki, jakieś tam mhm. kleszcze tego typu historie jakby niespecjalnie lubiły ten. Ten zapach. Tak? Konsystencja naturalna zapach naturalny kolor naturalny. Nic tutaj nie jest dodane. Zapach jest taki lekko kwiatowo-ziołowy, lekko, smak lekko słodki, naturalny. No i zachęcam panie, żeby stosować od pasa w górę, a może i na całe ciało. Ale... Czy caruszka jest droga? Bo takie pytanie padło. Ludzie mm -hmm. mówią, niektórzy mówią, że, je, że, że jest droga. Proszę Państwa. Mam, mogę, mogę się wtrącić i wtrącę się z przyjemnością, bo jestem kobietą, i jestem osobą ciekawską w drogeriach mm -hmm. i lubię zawsze podpytać, co to jest. Patrzę na składy bardzo wnikliwie, tłumaczę nawet niektóre nazwy, bo są niektóre nazwy w składach są podpowiadane troszeczkę inne, żeby, żeby klienta czasami zmylić. I powiem tak, spotkałam już na rynku produkty za parę tysięcy euro zestawy dwóch, trzech produktów, które mogą mhm. kosztować ponad nie złotych, ponad 1000 euro, 1500 euro. I powiem szczerze nawet poznałam osoby, które testowały ten produkt i testowały bardzo drogie inne produkty. I te osoby mówią, że tutaj efekt jest szybko, ten efekt pojawia się już po kilku dniach, po miesiącu to jest naprawdę już bardzo duży rezultat. A przy tych konkurencyjnych produktach, nie chcę mówić konkurencyjnych innych, wytworzonych inną metodologią, ale drogich produktach, na ten efekt trzeba czekać bardzo długo, albo się gdzieś tam czasami trochę pojawiało tego efektu. Także yy, tyle na temat ceny. Myślę, że wcale to nie jest drogi produkt, on jest tyle warty. A, a patrząc My żeśmy to skalkulowali specjalnie, proszę Państwa. Na... Ten, ten produkt w codziennym użytkowaniu... Z 50 ml, proszę 50 Państwa. Ml, 50 ml w codziennym tak. użytkowaniu nie przekracza 1 euro dziennie. Uh -huh. I tylko tyle na ten temat mogę powiedzieć. On jest tak wydajny, że nie przekracza 1 euro dziennie. 1 euro, za to się nie kupi nawet kawy. Tak. Wiem, że nie ma nawet podobnego produktu na rynku. Nie ma nawet podobnego, bo proszę Państwa, pewnie chcielibyście pomyśleć, czy jest jakaś alternatywa, czy może faktycznie jest jakiś podobny produkt, i tylko sobie dodamy składnik. Nie ma nawet trochę podobnego produktu. I nie będzie, bo my mamy zasadę taką, że ma być wyjątkowe i, i wyjątkowo skuteczne. Tak, To dla nas jest najważniejsze, żeby, żeby była ta skuteczność. Mm -hmm. Koniec o caruszce. Szanowni Państwo, jak przetestujecie już dobrze, wtedy proszę o opinię. Bo to jest dla nas bardzo istotne, ponieważ my chcemy sprzedawać tylko genialne produkty i chcemy, żebyście nam to albo potwierdzili, albo zanegowali. Powiedzieli, nie, to się do niczego nie nadaje. Rezygnujemy z tego. Dokładnie. To jest bardzo proste. Pracujemy na Państwa feedbacku, rzetelnym. Tak, ale mhm. skoro nasi też też najpierw powiedzieli, że jest genialne, teraz sprzedajemy to klientom. Czekamy na Waszą opinię. Dokładnie tak. Anetko. Co jeszcze na te czasy? X8, szanowni mhm. Państwo, X8 doczekało się wspaniałego opakowania. Piękne jest. Tak, to już jest yy, mhm. fajny, profesjonalny produkt, fajnie opakowany i no, mamy zamiar podbyć, podbić rynek światowy tym produktem, ponieważ wszystkie testy wskazują na to, że X8 jest po prostu fantastyczne. Mhm. Różnie Dawkowany w różnych przypadkach. To trzeba sobie powiedzieć, że tak. każda, jakby, jednostka, każda chorobowa, każde, każdy stan zapalny jest inny, i w zależności od tego, jaki to jest stan zapalny, tak to dawkujemy. Ostre stany zapalne, dawki uderzeniowe, duże uderzeniowe, może być krócej. Mhm. Przewlekłe stany zapalne. Pojedyncze ampułki, jedna dziennie. Tak? Tak to wygląda. Dokładnie tak. Wiele osób, mhm. dużo rzeczy już dobrego napisało na ten temat, wiele opinii jest mhm. fantastycznych i naprawdę sami yy, otwieramy oczy, na jakie przypadłości pomaga X8. Jest to, moim zdaniem, to jest rewolucja światowa. Ale to się po raz kolejny potwierdza ta teza, że organizm ludzki. Sam potrafi się wyleczyć, ma wszystkie mechanizmy do tego, aby przywrócić zdrowie i homeostazę w organizmie, pod warunkiem, że nie blokujemy mu przepływów informacyjnych, mhm. że nie ma stanów zapalnych. Dokładnie tak. Myślę, że warto się zabezpieczyć przed tak już takie żarty widzę w sieci. Um, oczywiście z szacunkiem do, do wszystkich ludzi. Przed kolejną falą, popierających tak? Popierających falę, ale i też przeciwko falom. Um, myślę, że warto się zabezpieczyć. Um, ja pracuję w szpitalu, pewne rzeczy słyszę, wiem, widzę. Um, warto być przygotowanym. Um, myślę, że. Warto prostu... mieć na podorędziu na trudne czasy. Koniec. Koniec tak? kropeczka. Po prostu. Tak. Um, ja jeszcze do Państwa wyjdę z taką bardzo fajną propozycją. Bo chcielibyśmy zrobić konkurs na zdjęcia, są wakacje, wyjeżdżacie Państwo w piękne miejsca, i być może zabieracie w te przepiękne miejsca na całym świecie całuszkę, czy na przykład zabieracie Xa czy foksika na przykład. Niektórzy z Państwa. O foksiku jeszcze zaraz porozmawiamy, o, ale mówmy. myślę, że macie być może pudełeczka, macie nasze opakowania, i jeśli lubicie robić zdjęcia, to zachęcam Państwa do tego, żeby. Pobawić się troszeczkę w artystę, i, a, i zrobić może jakieś ładne ujęcia e, z tymi produktami. I, I kochani Państwo, my ogłaszamy konkurs, wybierzemy najładniejsze zdjęcia, i w zamian e, osoba. E, Które zdjęcie będzie wybrane? Tak. To co zrobimy? Jak wynagrodzenie? Będzie miała prawo w wyboru sobie produktu. dowolnego produktu z, z naszej oferty. Dla siebie, tak, tak. jest. A my takie zdjęcie uhonorujemy, oczywiście je podpiszemy, wykorzystamy na przykład do social mediów. Tak, tak, także tak. Taka... Chcemy oddać inicjatywę też naszym, naszym klientom, którzy... Ponieważ ta, ta Magawena to nie tylko produkty, to też państwo. Nie no, Magawena to, to przede, przede wszystkim, wszystkim ludzie, tak, przede tak, wszystkim ludzie, także... którzy... Którzy chcą, aby, aby pojawiało się naprawdę w tej branży coś, coś wartościowego. Tak? Także przesyłajcie proszę Państwa zdjęcia. Gdzie mają Państwo przesyłać zdjęcia? Biuro Małpa Magawena. To jest najlepiej na stronie Magaweny na, najbardziej skuteczny adres. Tak? Możecie też Państwo znaleźć mnie na social mediach, mój Facebook czy Instagram i też bezpośrednio wysyłać do mnie. I e, dobrze, może teraz chwila dla foksika, ogłoszenia na końcu. Dobrze, no, bardzo dobrze. Także tutaj, proszę Państwa, foksik. Santochumol, e, kurkumina. I kurkumina. Przypominamy, że to jest taka formuła, też niedostępna na rynku. Z tego, co wiemy od profesora, konstruktora tej pięknej rzeczy. Kartonik już chyba pokazywaliśmy, jest przepiękny. E, Jedyna taka formuła wodno-rozpuszczalna, która zwiększa wielokrotnie wchłanialność. Stosujemy pod język, opryskujemy gardło. Astmy, alergie, uspokaja serduszko, stany zapalne gardła, chrypki. We wrześniu zaczną się lekcje, szkoły, wirusy, zabezpieczenie przed wirusami, także szerokie zastosowanie. Słyszeliśmy też o, o nie tylko właśnie o X, ale też o Foksiku, że łagodzi na przykład bóle zębów czy takie stany zapalne w ogóle występujące w jamie, w jamie ustnej, także bardzo fajne zastosowanie. Ja muszę powiedzieć Państwu, że ponieważ no doszły nas informacje, że ta kolejna fala będzie związana głównie z gardłem. Nosem, zatokami, mm -hmm. więc postanowiliśmy wy, zrobić wersję do psikania mm -hmm. do nosa, która genialnie oczyszcza zatoki. Będzie troszeczkę y, bardziej rozcieńczony ten foksik, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o nos, bo ten po ten prostu jest mocny to, ten, ten. ten mm -hmm. jest troszeczkę za mocny, jeżeli chodzi o nos. Tam parę takich małych, y, małych nowelizacji będzie, ale, mm -hmm. ale będzie też taka właśnie wersja, gdzie będzie można sobie Siknąć do noska i przechodzi katar. Przechodzą wszelkie bóle, zatok mm -hmm. i, i stany zapalne, w tutaj w, w tej górnej części głowy. Mm -hmm. Też y, osoby, y, proszę Państwa, jak macie wyzwanie z klimatyzacją w samochodzie, to to akurat mi pomaga. Ja mam taki, takie wyzwanie od lat y, z, albo z chorobą lokomocyjną, ale jak kieruję, to nie. Tylko jak siedzę z boku. I bardzo źle reagowałam do tej pory na zimne powietrze, na klimatyzację, nawet na taką, proszę państwa, kiedy jest na 22 stopnie ustawiona. Po prostu chodzi o to, że to powietrze jest suche. To pomaga. Pomaga i już to sprawdziłam przy takich upałach. Faktycznie, wychodząc z samochodu, nie ma tego wysuszonego gardła, tej śluzówki. Świetna rzecz. Tak jest. Ja zachęcam wszystkich do tego, aby czytali komentarze, czy tam czytali opinie o produktach. I użytkownicy, którzy już przetestowali produkty, żeby pisali te opinię, bo to nam naprawdę zależy na tym, żeby to było szczere i takie otwarte, bo nie chcemy niczego ukrywać. Wbrew pozorom, mimo to, że Magavena jest skonstruowana jako system afiliacyjny, to ten marketing, nam nie zależy na tym marketingu, tylko zależy nam na autentyczności i na tym, żeby to ludzie promowali, a nie my. Mm -hmm. To jest dla nas ważne, żeby osoby, które używają tego na co dzień, przekazywały te informacje dalej. I proszę Państwa, taka fajna informacja tutaj ode mnie. Zapraszam Państwa na Facebook Magawena. Niektórzy z Was widziałam, że już tam sobie polubiliście. Tam jeszcze się dużo nie dzieje. Bo w zasadzie, w zasadzie teraz jesteśmy gotowi, żeby już wyjść z takim, z takim bardzo fajnym planem dla Państwa. I w przyszłym tygodniu, w czwartek, zapraszamy Państwa na spotkanie, które będzie odbywało się na Zoomie. 21 lipca, lipca o godzinie 20:00, proszę Państwa, zrobimy spotkanie informacyjne. Dla wszystkich partnerów, którzy chcą zająć się tutaj promocją produktu i ułożymy sobie pewien plan współpracy i tutaj wszystkie narzędzia, żebyście mogli Państwo jak najwięcej wiedzieć i też cieszyć się tymi produktami i być może niektórzy z Was będą mieli jakieś ciekawe pomysły na to. Tak jest. Zaglądajcie, proszę Państwa, na Facebook za parę dni, czy już za chwilę praktycznie wrzucimy konkretną informację z linkiem, i jeśli nie macie jeszcze aplika aplikacji Zoom, to sobie wystarczy pobrać na telefon. Z doświadczenia od razu powiem, że na takim spotkaniu warto uczestniczyć z laptopa, nie z telefonu. Na telefonie, kiedy ktoś dzwoni, coś się dzieje. Ja bardzo często szkolę się, to, to się dzieje też online i, i zawsze, z, zawsze to ma sens. Ręce i nogi, kiedy jesteście z laptopa, na laptopie macie pobraną aplikację Zoom, macie sprawdzoną kamerkę, sprawdzony mikrofon, i wtedy możemy w pełni cieszyć się spotkaniem i, i dzielić się wiedzą. Prognozuję, że takie spotkanie nie będzie trwało dłużej niż maksymalnie do półtorej godziny. I zapraszam. Ja tylko na sekundę jeszcze chciałbym przypomnieć o tym, że istnieje taki preparat kura, proszę Państwa. Kura to jest preparat, który jest zrobiony z kwasów humusowych. Mhm. Jest to preparat głównie do odkwaszania organizmu. Mhm. Oczyszcza. Oczyszcza organizm. Ze złogów, toksyn, mhm. zmienia pH organizmu. I tyle. Bardzo dobrze jest go stosować właśnie w lato, bo wtedy możemy też więcej pić, więcej usuwać toksyn. Przy tym przeparacie trzeba naprawdę pić dużo wody, żeby jak najwięcej z nas tych toksyn wypływało. Bardzo fajna rzecz dla tych, którzy mają jakiekolwiek problemy onkologiczne. Szanowni Państwo, na dzisiaj to koniec, chyba że masz jeszcze coś do powiedzenia. Przypominam o czwartku, godzina 20. Zapraszam zainteresowanych informacją bądź. Yy... Tak, to Pomocy. dla tych, którzy chcą się wdrożyć bardziej w Magawenę, czyli chcą rozbudować swoją sieć dystrybucji lub też poleceń afiliacji. Anetko, dziękuję Ci serdecznie za spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Do, Do zobaczenia. widzenia.